ThinkPady to zdecydowanie moje oczko w głowie. Sam posiadam ich kilka, no i nagrałem w sumie na swój kanał kilkadziesiąt filmów, które były poświęcone ich tematyce. ThinkPady zawsze były takimi sprzętami, które oferowały bardzo dobrą wartość za w sumie rozsądną cenę, a przy tym były całkiem niezniszczalne. No i kiedy zapytano mnie, czy przypadkiem może nie chciałbym do testów ThinkPada X1 Extreme, moja reakcja wyglądała mniej więcej tak. Dajcie mnie to! No nie ukrywając, bardzo się cieszyłem, no bo jakby nie patrzeć, to jest po prostu najlepszy ThinkPad, jakiego można dostać w tym momencie. Przynajmniej najwydajniejszy, jeżeli popatrzeć pod tym kątem. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo. Wiecie co? Myślę, że ta nazwa ThinkPad X1 Extreme jest bardzo dobra, bo w sumie dobrze oddaje to, co sprzęt sobą reprezentuje. Jest to ekstremalnie wydajny ThinkPad, jest ekstremalnie wytrzymały, jest ekstremalnie cienki, ale niestety, co za tym idzie, jest także ekstremalnie drogi. I myślę, po mojej dwutygodniowej zabawie z tym sprzętem, jestem w stanie już powiedzieć, co ten sprzęt sobą reprezentuje, jakie są jego zalety, do czego można go użyć, dla kogo on w ogóle jest za tego typu pieniądze oraz jakie ma wady. Myślę, pierwsze, co się może rzucać w oczy, to jego cena. Dlaczego ten laptop jest taki drogi? Zapytacie, no, coś tu nie gra, halo, no niby jest mocny, okej, ale przecież za niemal połowę tego możemy kupić chociażby szalenie popularnego Lenovo Y530, który jest wyposażony niemal tak samo, no i kosztuje połowę tego, o co chodzi. Ale ta cena jest spowodowana czymś innym. Mianowicie ten laptop ma szereg certyfikatów i możecie sobie obejrzeć na YouTubie różne filmy, co ludzie wyprawiają z tymi laptopami. Wrzucają je do śniegu, jeżdżą po nich, wrzucają je do błota. I wynika to głównie z tego, że mają one różne certyfikaty wojskowe. I właśnie ta cena bierze się stąd, że ten laptop jest po prostu ekstremalnie dobrze spasowany i wszystko to po prostu wydaje się być mega niezniszczalne. I jasne, łapię to, że nie każdy tego potrzebuje, no więc pewnie dlatego są inne laptopy, które są tańsze. Ale jeżeli ktoś z was faktycznie potrzebuje mieć sprzęt, który jest nie do zabicia, w sumie czego synonimem jakby nie było zawsze były ThinkPady, no to hej, właśnie za to się płaci. To jest jeden z tych laptopów, których naprawdę jest aż przyjemnie używać, ponieważ wydaje mi się, że jakość wykonania ThinkPadów naprawdę poszła w górę. Przynajmniej konkretnie tej serii X1 Extreme. I możecie powiedzieć, że jak to przecież T420, a X220 to dopiero było. No, zgadzam się, ale jak sami się zastanowicie, no to na przykład X220 był zbudowany z plastiku i bardzo często na przykład na rogach ten plastik się ukruszał. Więc jeżeli ktoś z was obawia się, że te nowe ThinkPady to już nie ta jakość wykonania, no to myślę, że mogę was pocieszyć. Troszeczkę byłem rozczarowany życiem na baterii, ponieważ no przez to, że laptop jest cienki, nie udało się tutaj wpakować jakiejś super spektakularnie dużej baterii, a również nie pomaga temu fakt, że laptop jest wyposażony w procesor serii H, czyli ten z nieco wyższym poborem mocy, no a także do dyspozycji mamy tutaj dedykowaną kartę graficzną, która na całe szczęście jest również wspomagana przez Integrę, no dlatego ten powiedzmy czas życia na baterii się nieco wydłużył. W moim takim użytkowaniu średnim wynosił on od 5 do 6 godzin. No nie jest to zdecydowanie laptop, który trzyma wieki na baterii. Ale co bardzo fajne, w tym ThinkPadzie jest naprawdę zarąbisty ekran. Ale co bardzo mnie uderzyło, to jak są żywe te kolory na nim, a także jakie ma dobre kąty widzenia. I powiem wam, mimo że ja jestem Daltonem, tak, jestem trochę Daltonem, to nie znaczy, że widzę wszystko na czarno-biało, ok? To pewnie tylko dlatego czasami mi się kolory rozjeżdżają, ale naprawdę jest o wiele lepiej niż w przypadku innych starszych ThinkPadów, które testowałem. Jest progres. Swoją drogą bardzo podoba mi się rozwiązanie, które znajdziemy nad ekranem. Kamerka, którą możemy zasunąć. Na plus również klawiatura, która ma fajny, naprawdę fajny skok. O wiele lepszy niż w moim T450 i pisało mi się na tej klawiaturze rewelacyjnie. Jeżeli dużo piszecie tekstów, oj, uwierzcie mi, będziecie zadowoleni. Co też mnie dość zaskoczyło, to touchpad, ponieważ no w ThinkPadach touchpady raczej no nigdy nie były specjalnie, nazwijmy to, udane. Na czym się złapałem, to że używając tego ThinkPada, używałem touchpada znacznie częściej niż w, no cóż, i tak zawsze trackpoint w moim serduszku. Jeśli chodzi o porty, to jest całkiem nieźle. Mamy tutaj standardowe złącze Lenovo do ładowania, dwa USB typu C ze wsparciem Thunderbolt 3, HDMI, złącze na adapter sieciowy oraz jacka słuchawkowego. Dwa USB 3.1, czytnik kart pamięci
oraz czytnik SmartGuard. Na plus również to, że mamy do dyspozycji czytnik linii papilarnych. Ogólnie z budowy nie podoba mi się to, że materiał pokrywy jest zbudowany z tego typu plastiku, który mega prosto się palcuje. Co do specyfikacji technicznej, mamy tutaj procesor 8 generacji, konkretnie 8300H, wspomagany przez 16 GB RAMu DDR4, a także na pokładzie mamy grafikę 1050 Ti w wersji Max-Q. Co oznacza, że zegarami jest ona bardzo zbliżona do tej desktopowej, pełnej wersji 1050. I powiem wam, to naprawdę widać, zwłaszcza w grach. Zresztą, co wam będę opowiadał, sprawdźcie sami. No jak widzicie, w grach całkiem nieźle kosi. No i powiem wam, że również przy na przykład montowaniu filmów to widać, bo wspomaganie dedykowanej grafiki i dekodowanie rdzeniami CUDA naprawdę robi robotę. Tak, moi drodzy, i tutaj zacznie się tak zwana strefa ALE. Ten ThinkPad ma jeden zasadniczy problem, który nazywa się Thermal Throttling. No niestety, chcemy mieć piękny, smukły, lekki laptop, który no rzeczywiście robi wrażenie, bo jest piękny, lekki i smukły. Jednakże procesory to procesory, no i mają to do siebie, że same z siebie się nie schłodzą. I mimo że tutaj na spodzie mamy naprawdę sporą dziurę, przez którą odprowadzane jest ciepło z karty graficznej oraz z procesora, no to niestety momentami laptop sobie nie radzi. I to widać na przykład na benchmarkach. Gdzie na przykład raz uzyskiwałem wynik w wysokości 555, a raz ponad 700. Wiecie, kiedy było to ponad 700? Było wtedy, kiedy laptop był chłodny. Jednakże wtedy, kiedy testowałem go po grach, jak widzicie, uzyskał słabszy efekt. Da się temu akurat zaradzić w dość prosty sposób. Mianowicie mamy na przykład jakiś taki notesik. Wystarczy, że podłożymy go pod tył laptopa. Po prostu sprawi to, że będzie on troszeczkę uniesiony nad naszym biurkiem. Powiem wam, to załatwia wszelkie problemy z throttlingiem. I w późniejszym okresie, kiedy skapnąłem się, że rzeczywiście na przykład wydajność w grach potrafi być lepsza przez to, że po prostu podłożymy pod lapka taki notes, no to po prostu zacząłem podkładać jakieś rzeczy, żeby wydajnie działał. Miałem też jedną bardzo nieprzyjemną sytuację na początku korzystania z tego laptopa, ponieważ okazało się, że w momencie, kiedy włączałem jakąś grę, obojętnie Overwatch, Doom, cokolwiek, taktowanie procesora spadało mi momentalnie do 800 MHz i zachodziłem w głowę, co to może być, no przecież to jest jakieś nienormalne. Wiecie, co się okazało? Windows mnie strollował. Tak, już tłumaczę, co się stało. Mianowicie Windows zainstalował sterownik do zarządzania właśnie temperaturą. Zainstalował sobie jakiś tam swój sterownik, który był rzekomo nowy. No i problem polegał na tym, że skręcał mi momentalnie ten procesor, mimo że temperatury, jak sami widzicie na załączonym screenie, były naprawdę niskie. No i co się okazało? Musiałem zainstalować sterownik oficjalny od Lenovo, no i problemy ustąpiły. Jednakże no na minus to, że oficjalne narzędzie od Lenovo nie wykryło, że ten sterownik jest niepoprawny i musiałem sam do tego dojść. No oczywiście można mieć też zastrzeżenia co do ceny. No zdaję sobie sprawę, że wiele osób po prostu no nie stać na tego typu laptop, włączając w to mnie. Jasne, mógłbym ją zastąpić stacjonarkę, no ale oczywiście no nie za taką kwotę. Ten sprzęt jest jak zawsze kierowany bardziej do osób biznesowych, tak? Do osób, które zajmują się biznesem, być może jakimś modelowaniem 3D. Jeżeli tworzycie treści, nie wiem, montujecie filmy, obrabiacie zdjęcia i potrzebujecie rzeczywiście niezawodnego sprzętu, na którym możecie pracować w ekstremalnych warunkach, spoko. Jeżeli tylko stać was na tego typu sprzęt, na pewno będziecie zadowoleni. Ten laptop na pewno wam się sprawdzi i te wszystkie certyfikaty sprawią, że ten laptop po prostu będzie pewniakiem. Weźmiecie go, nie wiem, kurde, do dżungli amazońskiej i on będzie działał. No cóż, a co ze mną?
No, ja wam powiem, że nie mogę się doczekać, aż za 7 lat ten laptop będzie kosztował gdzieś pewnie w okolicach 1000 zł, może 1500. No i myślę, że za jakieś 7 lat to jest całkiem spora szansa, że się w niego wyposażę, bo jak na razie po prostu nie stać mnie na tego typu sprzęt, ale bardzo fajnie się nim było pobawić. Tak więc, jak mówiłem, nie jest to sprzęt idealny. Jeżeli dysponujecie taką ilością pieniędzy i chcecie mieć sprzęt niezawodny i nie przeszkadzają wam te rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, no to mogę z całego serca ten sprzęt polecić. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się, ThinkPadowe świry. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.